To jest temat. Ja, Pietrzak, witam serdecznie. Dzień dobry. Bardzo sympatyczny duet, drodzy Państwo, dzisiaj w telewizji Salwę. Pani profesor Kalina Wojciechowska, profesor Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej, przewodnicząca Rady Programowej Ekumenicznego Uniwersytetu III Wieku, luteranka. Witam serdecznie, pani profesor. Bardzo dzień się dobry. Cieszę, że możemy się dzisiaj spotkać i porozmawiać, a także pan redaktor Grzegorz Polak, dziennikarz Muzeum Jana Pawła II Prymasa Wyszyńskiego, członek Rady Programowej Ekumenicznego Uniwersytetu III Wieku. Bardzo się cieszę, że możemy dzisiaj porozmawiać. Mają państwo już wspólny mianownik, dla kogo powstał Ekumeniczny Uniwersytet III Wieku. Pewno dla mnie, ale to pani profesor nie powie. Może. No rzeczywiście, tak? Uniwersytet III Wieku, jak tutaj nazwa sama wskazuje, powstał przede wszystkim dla aktywizacji seniorów. Więc jest przeznaczony dla ludzi przybywających już na emeryturze, chociaż to też może być mylące, dlatego że zapraszamy w trochę młodszym wieku również. Jeżeli ktoś ma czas, ochotę, żeby uczestniczyć w zajęciach, to nie musi czekać do wieku emerytalnego, może już się zaangażować w Uniwersytet III Wieku. Niemniej pierwotna idea była taka, żeby aktywizować tych naszych seniorów właściwie na każdym polu i na płaszczyźnie fizycznej, i na płaszczyźnie intelektualnej, i na płaszczyźnie andragogicznej, bo jednak uniwersytet jest taką placówką, która również dotyczy właśnie andragogiki, czyli tego wychowywania ludzi dorosłych. Ja pozwolę sobie, powiedziałem, że pewno dla mnie, między innymi dla mnie, bo już wszedłem w wiek emerytalny niestety. Chciałbym jeszcze tutaj dodać do tego, co pani profesor powiedziała, że to jest w ogóle niesamowity fenomen, te uniwersytety III wieku. W Polsce jest ich ponad 600. Polska była jednym z krajów wiodących, jeżeli można tak powiedzieć, w tej dziedzinie, ponieważ po Belgii i Francji te uniwersytety, pierwsze uniwersytety zaczęły powstawać w Polsce już za PRL-u w 1975 roku. I to są klimaty bliskie, bo mój wujek był wybitnym specjalistą, profesor Mieczysław Marczuk od andragogiki, i on zakładał Ekumeniczny Uniwersytet III Wieku w Lublinie. A ekumeniczny, trzeba to podkreślić, to jest tylko jeden. To jest coś niezwykłego, bezprecedensowego. Na skalę europejską czy światową? Światową. Także mamy się czym pochwalić. I ja teraz właśnie, jadąc tu do studia, jeżeli mogę tak powiedzieć, panią profesor zabierałem z wykładu i pełna sala, byłem oczarowany, zdumiony i wzruszony. Właśnie moi redakcyjni koledzy powiedzieli, że czasami zazdroszczą państwu i wykładowcom, że tam temperatura tej pasji i tego entuzjazmu jest wyższa niż u tak zwanych studentów juniorów. To prawda, to mam doświadczenie i z jednymi, i z drugimi. Zupełnie inaczej prowadzi się wykłady na Uniwersytecie III Wieku i zupełnie inaczej prowadzi się wykłady dla studentów takich kilkunasto i dwudziestokilkuletnich. I powiem szczerze, że dużo większym wyzwaniem dla wykładowcy jest prowadzenie zajęć dla studentów Uniwersytetu III Wieku, bo to są ludzie już z pewną wiedzą, ale zwłaszcza z doświadczeniem życiowym. Oni są tak dociekliwi, to raz. Dwa, nie dadzą sobie wmówić różnych rzeczy, więc trzeba naprawdę dużo staranniej przygotowywać się nawet do tych zajęć ze studentami III wieku. Więc potrafią być dociekliwi, potrafią zadawać bardzo takie głębokie pytania. Poza tym od razu tę wiedzę przetwarzają na swoje doświadczenie. To nie jest tylko wiedza teoretyczna sprzedawana im, ale też wiedza praktyczna. Pokazują też swoją niezwykłą erudycję. Akurat na naszym uniwersytecie, Ekumenicznym Uniwersytecie III wieku, tak się zdarzyło, że większość osób jest z wyższym wykształceniem. Ale oczywiście to nie jest żaden warunek, żeby uczestniczyć w zajęciach Uniwersytetu III wieku. Tutaj taka specyfika. Także do tej wiedzy specjalistycznej reprezentowanej przez wykładowcę, oni potrafią jeszcze dodać elementy właściwe dziedzinom, czyli w których oni mają żyją, wykształcenie. Tak. Mogą być i słuchaczem, i mogą też wejść w rolę studenta, no a poza tym nie ma sesji egzaminacyjnej. Nie ma sesji egzaminacyjnej, ale właśnie na tym polega też współtworzenie tego Uniwersytetu III wieku, że wykładowca nie jest tutaj tym jedynym, który posiada wiedzę, ale właśnie studenci
też mają już mogą i wiedzę, ubogacać, i tak? doświadczenie. Tak, bardzo wzbogacają te wykłady. To się nie zdarza na innych uniwersytetach. Czytamy. Ekumeniczny Uniwersytet III wieku pod patronatem Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej z pierwszą w Polsce i w tej części Europy placówką koncentrującą się na kształceniu, integracji i zmianie negatywnych stereotypów dotyczących ludzi wyznających różny światopogląd religijny. To z jakimi stereotypami dało się dzięki być może tym wykładom, tym zajęciom już się uporać? Pani profesor, panie redaktorze. Pani profesor z autopsji to powie, to może oddałbym głos pani profesor i jeszcze bym dopowiedział na pewno coś. Dobrze. Ponieważ uniwersytet ma w nazwie ekumeniczny, to już kierunkuje też kwestie doboru słuchaczy, a więc są to słuchacze reprezentujący różne wyznania. I często było tak, zwłaszcza wśród ludzi w starszym wieku, że panowała pewna nieufność w stosunku do innych wyznań. Tymczasem Uniwersytet III wieku, ekumeniczny Uniwersytet III wieku, tutaj chciałam to bardzo mocno podkreślić, poprzez możliwość poznania innych wyznań uczy też tolerancji i akceptacji. A te wykłady, ponieważ prowadzą je też wykładowcy z Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej, ale nie tylko, reprezentujący różne wyznania, więc one są merytorycznie naprawdę na dosyć wysokim poziomie. Poza tym można pytać wykładowcę o prawie wszystko, uczestnicząc w wycieczkach do różnych miejsc związanych z danym wyznaniem, można wręcz oddychać atmosferą takiego miejsca, a poprzez poznanie uczy się człowiek to raz, dwa, uczy się tej tolerancji, akceptacji, nie zatracając jednocześnie swojej tożsamości, bo poprzez poznanie innych poznaje też samego siebie i swoje wyznanie. Panie redaktorze, czy możemy z czystym sumieniem dzisiaj przyznać Polsce tytuł europejskiej, na przykład na razie europejskiej, nie mówię światowej, europejskiej stolicy tolerancji religijnej? Tak, z tym, że tolerancja to za mało, bo ja myślę, że to już jest wyższe piętro. Że od czego się zaczyna, tak? Tak, to jest takie, no już powiedziałbym wstęp. Bez relacji, tolerujemy siebie, ale... Natomiast ja chciałbym jeszcze tutaj powiedzieć taką bardzo ważną rzecz. Na moim miejscu powinien siedzieć ktoś inny. To pan Roman Michalak, prezes Ekumenicznego Uniwersytetu III wieku, organizator, dusza, spiritus movens, niesamowity człowiek, wulkan energii, który niestety teraz ma kłopoty zdrowotne. Jeżeli będzie oglądał ten program, to go serdecznie pozdrawiamy. Bardzo serdecznie, pamiętamy w modlitwie. Ja jestem tutaj jakbym skromnym zastępcą. Ale chciałbym jeszcze powiedzieć, że to są dwa aspekty tego, tych łamania stereotypu. No tutaj nie tylko ekumeniczne, ale dotyczący w ogóle ludzi starych. Bo z jednej strony tak, mówimy, że człowiek uczy się przez całe życie, że to tutaj zacytuję świętego Hieronima Bliskiego, pani profesor, która jest biblistką znakomitą, który mówił, że starość to jest mądrość i umiejętność dawania rad. To wszystko wiemy, natomiast no, nie da się ukryć, że ludzie starzy nie są w centrum zainteresowania ani mediów, ani różnych instytucji. W sytuacji, kiedy rola babci i dziadków wzrasta w procesie wychowawczym dzieci, to ich wykształcenie, dokształcenie, zdobywanie wiedzy jest szalenie ważne, ponieważ dziadkowie w wielu przypadkach wspomagają, a nawet wyręczają rodziców w wychowaniu dzieci. To prawda. Także ja chciałbym ten aspekt bardzo mocno podkreślić i żebym nie zapomniał, pan Roman bardzo mnie prosił, żebym to powiedział, że
zapisy do tego uniwersytetu trwają cały rok. Każdy może dołączyć, czyli nie ma tu spóźnialskich. Nie ma. Proszę zajrzeć na portal, bardzo dobrze prowadzony Ekumeniczny Uniwersytet Trzeciego Wieku i tam są wszelkie informacje, dane kontaktowe i myślę, że możemy serdecznie zaprosić tych, którzy jeszcze nie wiedzieli o tej inicjatywie, ale na pewno skorzystają. 18 stycznia, tydzień modlitwy o jedność chrześcijan. Ile w tym wydarzeniu symboliki, dyplomacji, a ile praktyki w naszym życiu? Wszystkiego po trochu. Tak, wszystkiego po trochu, bo jest taki nurt oficjalny, że już, prawda, ten termin jest od lat znany i się obchodzi. Ale chciałbym powiedzieć o takim nurcie podskórnym, o tym takim współżyciu, współpracy na co dzień. Ona się przejawia w wielu aspektach. Będziemy mieli teraz niedługo wydanie, wielkie wydarzenie, całe ekumeniczne wydanie Pisma Świętego. To jest wynik wieloletniej współpracy przedstawicieli różnych kościołów, nurtu katolickiego, prawosławnego, protestanckiego. W ogóle całe chrześcijaństwo polskie daje to, co ma najlepsze. I chciałbym zwrócić uwagę na taką drobną rzecz. Mhm. Na portalu diecezji kieleckiej ukazał się taki serdeczny apel o ratowanie życia pastora Janusza Daszuty, metodysty, który jest przed ciężką operacją. Na portalu katolickim prośba o modlitwę i o pomoc, bo czeka go po prostu. I to może być owoc takiej drogi ekumenicznej. Takich przypadków solidarności chrześcijańskiej, czyli to wrażliwości o jest bardzo dużo. O życzliwość, tak? Tak, o serdeczność, tak, o życzliwość, o to, żeby wspólnie się modlić, tak? Bo wiadomo, że tydzień modlitw o jedność chrześcijan nie zlikwiduje różnic dogmatycznych, ale też nie o to w tym wszystkim chodzi. Ja mam przyjemność uczestniczyć w takiej grupie redakcyjnej, która przygotowuje książeczki na tydzień modlitw o jedność chrześcijan i to jest też grupa ekumeniczna. Mamy między sobą księdza katolickiego, mamy pastora metodystycznego, księdza z kościoła polsko-katolickiego i księdza prawosławnego. I też, żeby przygotować taką książeczkę, którą wcześniej na przykład przygotowują, jak w tym roku chrześcijanie z Karaibów, w tamtym roku przygotowywali Niemcy ze względu na jubileusz 500-lecia reformacji, a 3 lata temu Litwini. I dopasować to wszystko do polskich realiów, spędzamy długie godziny nad tym, czasem dyskutując. Ale właśnie tak, nie że forsując własną wizję, tylko zastanawiając się, czy na przykład takie sformułowanie nie urazi braci z kościoła, powiedzmy, prawosławnego, czy katolickiego, czy któregoś z nurtów ewangelickich. No delikatnie, można powiedzieć, jak w miłości bliźniego. To jest bardzo ważne. Dziękuję za to spotkanie. Pani profesor Kalina Wojciechowska, profesor Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej i przewodnicząca Rady Programowej Ekumenicznego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, a także pan redaktor Grzegorz Polak, Muzeum Jana Pawła II Prymasa Wrzeńskiego i członek Rady Programowej Ekumenicznego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Zapraszamy serdecznie na zajęcia. To był temat dnia. Do zobaczenia.